Siemanko, siemanko, z tej strony Gryfciu, witam Cię w kolejnym odcinku z kariery menadżera w IEFC24. No i co, słuchajcie, tabela, jesteśmy na trzecim miejscu, no brakuje nam już 6 punktów do Legii, no po tym naszym przegranym z Legią bezpośrednim, no jest ciężko, tym bardziej odpadliśmy z tej Ligi Mistrzów, no jest mi trochę smutno z tego tytułu, no ale jeszcze, słuchajcie, nic w życiu straconego, a tymczasem mecz z Krakowią na dzień dobry, więc wypadałoby na nim dobrze wypaść. Ale też chciałbym zobaczyć, jak wygląda szkółka juniorów aktualnie. Walter ma już 60, ale dalej jeszcze jest za młody, żeby go przerzucić. Jest jeszcze Bruno i Frost, których w sumie mogę już przenieść do seniorów. Oni się tutaj nadadzą. Jakiś Gil jeszcze. Czy on z niego coś będzie, szczerze mówiąc, nie wiem. Raczej powiedziałbym, że niewiele, więc możemy sobie go zwolnić od razu, bo raczej nic ciekawego z niego nie będzie, opowiem tak. Tutaj mamy Rossiego i mamy też jeszcze Boysa. To Boysa sobie przenieśmy, tego Rossiego też. Machado tak samo można przenieść. Dobra, i Alvareza w sumie też. Trochę miejsca mi się tym samym sposobem porobiło w juniorach. Więc dobrze by było wejść w nasz cudowny zespół, wejść w finanse, posortować po kontrakcie, bo teoretycznie wszyscy ci, co teraz ich dodałem, powinni mieć taki sam długość kontraktu, a jednak nic z tego. Torres, czekajcie, bo tu trzeba znegocjować, bo nie podoba mi się to, że mu tak mało zostało czasu. Kontroferta, nie, no dobra, perspektywiczny jest git. Na 2 lata to my dajemy na 3 lata, pewnie. Okej, okay, bez klauzuli odstępnego, 2 miliony, nie, bez klauzuli odstępnego jednak. Dobra, no i może być. Może być, słuchajcie, jak tak oglądacie tą serię, to powiedzcie mi, co wolelibyście? Żebyśmy poszli w... Faktycznie w następnym sezonie w jakąś Premier League, jakąś, nie wiem, drugą czy trzecią ligę angielską, czy żebyśmy zostali tutaj? Co uważacie, jak myślicie? Dajcie znać, bo jestem ciekaw waszej opinii. No sam się skłaniam w kierunku tego Premier League jednak, bo tak dość fajnie to brzmi, że można by było, się pokusić i no co? I po prostu tą trzecią ligówkę jakąś wynieść na salony, nie? Wynieść do pierwszej ligi. To mogłoby być ciekawe, tak szczerze mówiąc. Co tu, Machado jeszcze? Boys, kogo tu jeszcze mogę wypożyczyć? Kwertę zostawmy, to się przyda, to się nada. Quintero. Ja z Quintera korzystam, a niech on zostanie. Dobra, Blanchard na pewno. Dobra, reszta musi zostać. Reszta nie ma innej opcji. Dobra, no i jest git. Jest git, słuchajcie, co mieliśmy, to żeśmy przerzucili. Czy moi juniorzy, że sztab juniorski szuka? Czy się opierdala? Szuka, dobra. Zakończenie kiedy mają? Poczekajcie, zakończenie 8.3.2025. A mamy, oj, przepraszam. A mamy aktualnie 8.3. A, to jeszcze 2 miesiące. To niedługo powinni nam wrzucić jakiś raporcik z nowymi tymi, z nowymi juniorami. To by było super. To by było super. A tymczasem mecz z Krakowią. No słuchajcie, to ma być, to będzie, ale mam nadzieję, że będzie wygrane. Oj, widzę, że Fosu roz... Kurwa, co tu się dzieje? Co tu się dzieje? Skupienie na zero. Co jest? Co jest do cholery? Tą drużyną. Co tu się dzieje? Dobra, Ciulabego wrzucimy na razie. Na SO, niech on sobie zagra. Zobaczymy, jak mu pójdzie. No i potrzebuje kogoś za Hoffmana. No ale to Blancharda wrzućmy. Wrzućmy Blancharda, zobaczmy, jak mu będzie szło. No, powiem wam, że jest ciekawie. Jest ciekawie, nie powiem. No dobra. Coś tam jest z tym skupieniem. No trzeba będzie na pewno powalczyć jeszcze nad tym skupieniem, bo jest dramatycznie. Ale nie to chciałem, tylko chciałem wybrać koszulki. Chciałem wybrać inny kolor koszulek. Może zagrajmy tak. O, i to będzie ciekawe. No i ruszamy, no i ruszamy, słuchajcie, na mecz z Krakowią. Zobaczymy, co z tego będzie. Mam nadzieję, że będzie wygrana, bo ona nam się na pewno przyda.
Ona nam się na pewno przyda, także zaczynamy. Zaczynamy, słuchajcie, ten meczyk. No i jedziemy. Kalman do Makucha, Makuch do Antanowa, Juliusz, czy Luliusz bardziej. Jest Sanchez z Rodriguezem, Rodriguez przy piłce, Rodriguez jeszcze, oj, próbował odegrać, ale nic z tego. Jest Kalman, Kalman do Juliusza, ale jest tu Alvarez, jeszcze Atajach. Oj, panowie, ale to nie możemy tak tracić. Znaczy ja mogę na Atajach, ha, halo. Oj, 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 ale jest Sanchez na całe szczęście, dobrze. Jest też Huerta, Huerta będzie wyprowadzał ten kontratak, Huerta. Bokiem boiska, Huerta, on nie ma z kim zagrywać. Huerta, wrzuca. Oj. Sędzia nie może tego nie gwizdnąć. Oczywisty faul, nie rzut wolny. Co tu było? O, chyba ręką uderzone zostało. Chyba zostało uderzone ręką i mamy... Mamy wykonanie. Mamy wykonanie, słuchajcie, rzutu wolnego. Ale zostawmy sobie Sancheza. Sanchez. Sanchez będzie strzelał. Sanchez! I... No! Trochę za lekko, trochę za lekko. Można było mocniej, bo to taka... No taki kasztan poleciał. No taki kasztan poleciał po prostu. Ciężko nawet to nazwać dobrym strzałem. No po prostu był taki kasztan, no. Jeszcze Sanchez. Oj, odgrywają tutaj do Anianowa. O, Antonowa. Luliusz. Jeszcze Makuch. Aj, dobrze tam Fosu. Co? Przepraszam, do ciuliaby. Jaka czerwona kartka? Co jest? Za co? Sędzia w takiej sytuacji nie ma innego wyboru. Musi sięgnąć po czerwoną kartkę. Przecież to maksymalnie było żółtko. Do zdobycia bramki. Tak, bez dwóch zdań. I kogoś tutaj Bóg opuścił? Kurwa! No nie może tak być, że za coś takiego czerwoną kartkę dajesz. Pierdolnięta jesteś? No nie wierzę w to, nie? No biedny ciulaby, dość, że pierwszy mecz w jego wykonaniu, to jeszcze taka sytuacja od razu. Atajach do Huerty, Huerta, bokiem boiska, Huerta. Huerta, dobrze, ależ ładnie to zagrał. Jest jeszcze Buanga, Buanga do do Blancharda, przepraszam, nie do Hoffmana, o Jezus. O Jezus. O Jezus. To ciężko nazwać dobrym strzałem w ogóle. No, dobrze. Prawidłowo, no ale to trzeba było mu zabrać, a nie dać mu cześć. Oj, dobrze, Angulo. Jeszcze Kowar. Brawo, brawo, panowie. Dobrze, teraz kontra. Kontra, Alvarez. Alvarez. Dobrze, Alvarez. Jeszcze do Atuni. Atunia do środka do Blancharda. Blanchard. Blanchard. Blanchard wbiega w pole karne. Blanchard pomylił się. Co on tu robi? Co on zrobił? I co tu się wydarzyło? Czemu on... Co jest, kurwa? Co tu się odpierdala w tym meczu? No, panowie. Oj, oj, oj. Ależ przerzucenie na Juliusza, ale jest tutaj Kowar. Brawo. Brawo, Kowar. Dobrze. Oj, no, powiem wam, że nieciekawie to wygląda. Dobrze, Angulo. Niedobrze. Co tu się dzieje w tym meczu? O co tu chodzi? Angulo, przerzutka do boku, do Alvareza, Alvarez. Alvarez. Jeszcze Alvarez przy piłce. Alvarez, dobrze, do Rodriguez'a. Rodriguez bokiem boiska. Rodriguez bokiem boiska, wrzuca. No i tu do Huerta, ale Huerta nie dochodzi do tego strzału. Przepraszam, do tej wrzutki. Jeszcze Makuch. Makuch z Kalmanem. Kalman z Makuchem. No jeszcze, panowie, ale to ktoś musiałby mu zabrać tą piłkę w końcu. Jeszcze Hebo, ale jest Alvarez i jeszcze Kalman. Znowu Juliusz. No. Kurwa, co się tu odpierdala? Że oni to gubią w nogach, o co chodzi? Więc nie mogę zrobić. Nie wiem, poziom mi się zwiększył na legendarny, czy co? Czy poziom moich się zmniejszył na amatora, czy o co tu chodzi? Angulo. Angulo, jeszcze za Atajachem tutaj, dobrze. Atajach, bokiem boiska. Atajach do Huerty. Dobrze, jeszcze Huerta do Buangi. Buanga do Blancharda. Blanchard! I mamy 1-0. Tuż przed końcem tej pierwszej połowy. No brawo! Brawo, Blanchard, o to chodzi. Oj, oj, oj. No mimo czerwonej wychodzimy na prowadzenie. No i dobrze. No i dobrze, o to właśnie chodzi. O to właśnie chodzi. No tylko widzę, że tutaj coraz bardziej zajechani są nasi. Blanchard, no trudno, niech schodzi, niech wchodzi Hoffman za niego. Widzę, że też będzie problem w środku pola.
i trzeba będzie się zastanowić, kogo zamienić za Sancheza, ale to już zrobimy w trakcie tej drugiej połowy, a tymczasem wychodźmy do niej. Dobrze, Hoffman do Buangi, Buanga do Rodrigueza, Rodriguez do boku, do Alvareza. Alvarez! Ależ faulowany! No i zobaczmy! Czerwona kartka dla Makucha! Co jest w tym meczu? A sędzia to się mega musiała wkurwić, że ona wszystkim czerwone rzuca! Co jest? Co jest do cholery? Rodriguez strzał z daleka, petarda! I Wilk broni to, ale no ledwo. Jeszcze Sanchez głową. Oj, do Hebo. No. Oj. Panowie, no tak nie możemy dawać. Jest Kalman. Kalman bokiem boiska. Kalman do środka, do Juliusza. Ale jest Kowar. Dobrze, Kowar. Brawo, jeszcze Huerta. Dobre odegranie. Do Angulo, bokiem boiska. Angulo. No jeszcze Kiwa, jeszcze Angulo. Dobrze, próbuj. No i dupa z tego wyszła niestety. Jest Juliusz. Kalmarem. Kalman. Ależ to był strzał. No co za petarda, cholipa. No oby tak dalej. A tymczasem Alvarez. I mamy kontrę. Alvarez. Atunia bokiem boiska. Atunia. Jeszcze podanie do Rodrigueza. Rodriguez w polu karnym. Rodriguez. Kiwa. Rodriguez. No dobre podanie, ale no niestety, no zeszło to z nogi. No i wyszło jak wyszło. Tymczasem Kalman. No jeszcze tutaj Kalman. Wychodzi Kalman. Jest tutaj przy nim Alvarez. Jest rzutka, ale jest też Kowar. Dobrze. Kowar, na krótko. Do Huerty, Huerta. Ależ dobrze Kiwa. Co on robi? Huerta. Jeszcze podanie do Buangi, Buanga na szybko do Hoffmana. Hoffman przerzutka do Atuni. No trochę za daleko, ale jest jeszcze Rodriguez, który strzela i Skowanga w mordę prosto. Jeszcze Skowgard. No panowie, ale tu trzeba cisnąć. Wilk. No jest Alvarez głową, dobrze. Jest też Huerta. No jeszcze próbują tam, ale no nic z tego. Krakowia w natarciu. Hebo z Kalmarem, ale dobrze, jest tutaj Sanchez, brawo, jest też Hoffman i będzie wychodził, wybiega, wypuszcza sobie tą piłkę i sam na sam, Hoffman! Ważna teraz interwencja, dzięki której wciąż pozostają w grze. Tak, jedna bramka. No, ciężko, Buanga na krótko, do Atuni, Atunia wrzuca, a raczej wkręca można by rzec, bo to ciężko nazwać wrzutką. No jest jak jest, słuchajcie. Ale został tu Hoffman z przodu. I dobrze, że został, bo Skowgard zagrywają na krótko. No jeszcze Hoxen. Oj, przerzuta. Tu trzeba uważać. Eksten. Anatov. Hebo! Co, ale Kowar broni to dobrze. Ostatnie minuty meczu. No nie możemy się tak dać zrobić w ostatnich minutach. Panowie, głową. No. No blisko było, no nie możemy tak dawać. Kowar. Do boku, dobrze. Do Atajach bokiem. Atajach. Jeszcze z Huertą, dobrze. Huerta. Bokiem boiska, Huerta. Jeszcze oddanie do Buangi. Buanga do Rodrigueza. Rodriguez połamany tam w polu karnym, ale sędzia nic nie widział. Ale jest tutaj też Sanchez. No Sanchez, jeszcze, przyciśnijcie to. No i mamy koniec tego meczu. Wygrywamy 1-0. Oj, powiem wam, że ciężki temat. A z ciekawości, jakie staty? 2-2 miało być. No kurna, nieładnie, ale ta czerwona kartka. Ta czerwona kartka tam zniszczyła, trzeba przyznać. No słucham państwa, strzeliście decydującą bramkę, jak można podsumować ten mecz? Byliśmy lepsi, czas skupić się na kolejnym, no. Zobaczymy co to będzie. Ledwie jedną bramką? Nie no, każdy mecz jest trudny, no to był dobry mecz ogólnie, no ja nie wiem o co chodzi wam reporterom. Przypierdalacie się nie wiadomo po co i ja, na co i dla kogo. Rasmussen był jednym z najlepszych zawodników przeciwnika.
Nie, no graliśmy swoje. No już niech pan da spokój. Dziękujemy bardzo. Ja również dziękuję, do widzenia. Dobra, co my tu mamy? Asystent, dobra. Od dawna marzyłem, dobra, jestem pod wrażeniem. Nadal masz miejsce w składzie, Baran, spokojnie. Dobrze się zgadzamy, dobrze się zgadzamy. Okej, tylko teraz trzeba plan treningowy im przejrzeć. Bo tu ewidentnie jest jakaś kakaraka. I to ewidentnie jest jakaś kakaraka. Tu nie wiadomo co lepiej. Dobra, tu kondycyjnie leży. Tu kondycyjnie leży. Tu kondycyjnie i skupieniowo, i nie wiadomo co lepsze. Tu też kondycja. No tu skupienie na fulla trzeba wjechać. Tu nie git. Tutaj trzeba zrównoważyć i u Huerty też git. Dobra, a jak tam u chłopaków? No właśnie. Tu jest bida, u Kuliabego jest bida, u Boyse jest bida, u Machado jest bida, u Rossiego jest bida, u Alvareza bida, u Bruno bida, u Frosta bida. Co tu się dzieje? Nikt nie jest skupiony, no what the fuck w ogóle. No ale troszeczkę ta tabela się nam rozjaśnia. Już tylko 3 punkty straty do Legii, 2 punkty straty do Lecha. Więc no, trzeba uważać po prostu w tych kolejnych meczach. Rossi w szczytowej formie, oferta za Tunie. Oferta za Tunie i oni mi proponują jakiegoś dziadka, który ma 32 lata. Przepraszam, dziadka, no samo sobie mówię w sumie w pewnym sensie. No i no jest jak jest, no nic z tego nie będzie. Jeszcze za Tiata by chcieli. 4200. Al-Ali. Ja mam Atiata wystawionego? Chyba nie, co? Atiata nie mam wystawionego, ale mógłbym go sprzedać w sumie. Bo mamy tylu bocznych aktualnie. Mamy aktualnie tylu bocznych. Tylko nie za taką kwotę. Jeśli już, to za 6200 mógłbym go sprzedać. Tym bardziej, jeśli ma iść do Arabii, nie? No to umówmy się, no petrodolary są warte więcej. Więc 6200, 15% i możemy handlować. Zobaczmy, co nam powie. 4250. No nie, no to jest o 50 dolców żeście podnieśli. No chyba jesteście niepoważni. A, to jest ostatnia oferta. No to nie, no to sorry, ale no... Te petrodolary to chyba zaczęły wam śmierdzieć. Mam wrażenie. Nie no, no takich groszy to ja nie będę. Nie, no, nie będę się po to schylał. Nie będę się po to schylał. O, jest oferta za Tunię kolejna. Za Emersona. Spoko, ale nie. Spoko, ale nie. No wolałbym jednak, żeby Tunia został. Mimo tego, że on wcześniej nie chciał zostawać. Dobra, ostatni dzień okienka transferowego. Mamy Boysa, który ma iść. No ale dobra, to sobie wypożyczmy go. Ale też nie mam pieniędzy, nie? Żeby się tam zabawiać w nie wiadomo co. Bo mamy... A nie, przepraszam, mamy 21 milionów. 21 milionów. Tylko czy my chcemy coś kupować, tak szczerze? Tak sobie myślę. My coś jeszcze tu potrzebujemy? Tak w zasadzie? Chyba nic. Bo za 21 baniek, za 21 baniek to ja raczej nikogo nie kupię sensownego. Tak mi się wydaje. Czekajcie, to usuniemy, to usuniemy. Tego na pewno. Sebastian Meza, bramkarz, 78. Marcin Buka, 78. No ale my chcemy, no nie. A Pavard ile w ogóle kosztuje? 37. No to tyle nie mamy. No to tyle zdecydowanie nie mamy. Tu już za bardzo nie mam kogo dorzucać do tej listy. Oho. A co w raporcie skautów? No to kurwa nie za dużo, szczerze mówiąc. No tak szczerze mówiąc nie za dużo, ale zobaczmy co tutaj mamy jeszcze.
Moreira na lewej pomocy. Marco Buat. Klauzula odstępnego 9. Ej kurwa, ale on jest dobry. On szczerze jest dobry. Jego bym chciał do listy życzeń. Na razie nic nie róbmy. Tu jest słabiutko. Jeszcze nad tym się zastanawiam. Tylko on będzie drogi, nie? On wydaje mi się, że z Chelsea przyjdzie drogo. On też szału nie ma, no ale z drugiej strony jest dość młody, bo to 20 lat, to tak jeszcze, nie? Mamy też Hannibala Mabry, który też wygląda nieźle, jak na SPK. Ma dużo lepsze wykończenie niż tamten wcześniejszy. Greenwood tak sobie. Tutaj SPDek, to mi się nie podoba. Kurwa, duż jest drogo. Jeremy Doku to już jest drogi temat. Pereira też nie wygląda źle, ale mógłby wyglądać lepiej. Filip Szymczak. Niepotrzebny nam. Dobra. To jest ten jeden. U tego nic nie było, nie? Czekaj, u tego nic nie było. U tych jest trzech. Szału nie ma. Tak bym, szału nie ma. Renato Sanchez jest tutaj. Jako SP. 24 miliony. Drogo. Drogo, zupełnie szczerze drogo, nie? Zobaczmy sobie to centrum transferowe jeszcze raz. No i kogo my tu mamy? No mamy tego Mambę. Dobra, tego mogę sobie usunąć. Bramkarzy w sumie sobie wszystkich usunę. Ten Pavard mnie zastanawia, ale ja go nie wynegocjuję za taką kwotę, jaką mam. Więc to odpada totalnie. Ten Mabry, on będzie miał... Będzie miał gdzieś 74 overall. Więc nie najgorzej. Tak jeszcze patrzę, co my tu mamy. Moreira. Tempo ma ładne. Z fizycznie wypada dobrze. No ale cała reszta... Średnio. A ten Buat... Ten Buat będzie miał też gdzieś w okolicach 75. To nie wygląda źle. Klauzula odstępnego 9. Klauzula odstępnego 9, więc można go kupić taniej. Tego Mabry'ego bym kupił. Szczerze to tych trzech bym wykupił, jakbym mógł. Ale nie wiem, czy mi starczy, bo mamy tego Buata. Zacznij rozmowę z klubem. 9 milionów jest klauzula odstępnego. Więc proponuję 5 i 10% od sprzedaży i zobaczymy, co powiedzą. Chociaż 5 to i tak będzie dużo, wydaje mi się. Kurwa, no właśnie. No właśnie. Tak mi się wydawało, że to będzie za dużo. Dobra, jeszcze Mabry'ego. od sprzedaży. I zaproponujmy za niego 3800. I zobaczymy, co oni na to. Czy będzie dobrze, czy będzie źle. Mamy dać im Quintero i 2200 jeszcze. Nie no, bez żartów, co? Mogę wam dać 5 milionów. Mogę wam dać 5 milionów za niego. Po piątce wszędzie, no i git. Dobra. Następny, który chce przyjść za 5. No i jeszcze ten Moreira. Mam nadzieję tylko, że to będą dobre wyniki. W sensie... Że nie wyjdę na tym źle, nie? Że oni są tyle warci. O tyle powiem. 4400. Chelsea. Może się pokuszą, nie? 7800? Nie no, to jebło was chyba. 6400 mogę dać. 7800 to jest przeginka fest. No i dobra. To szkoda tych 10% wszędzie, ale trudno.
Dobra, ale teraz jeszcze trzeba się z nimi dogadać. To nie jest tak hop-siup, nie? Dobra, zlećmy to. Znaczy, zlećmy, negocjujmy to. Poradyczny. No okej. 5 lat bym chciał. Jest gi. No dobra, zignorujmy klauzulę odstępnego. Nie wiem, ile oni by chcieli zarabiać, więc proponuję im... Zaproponuję im dychę. No zobaczymy, co to będzie. Czy się zgodzi, czy się nie zgodzi? 11 by chciał. 11 by chciał. No dobra, jak chcesz 11, to niech będzie, ale tak w tej... 12 i... Kurwa, dobra, już trudno. Bo zaraz nie dojdziemy do konsensusu i będzie problem. Jednego mamy przy sobie już. Zobaczmy, czy ten Marco Buat się opłaca za 5 baniek. Pewnie cena będzie D. I nie jest źle, B. Bo najniższa możliwa 4. Overall 73. No dobra, no nie jest źle. No tak powiem, nie jest źle. Nie jest źle. Choć mogłoby być lepiej, nie powiem. Sporadyczne występy dajmy temu SPK-owi. Na 4 lata, nie, na 5 lat minimum. Dobrze, bez klauzuli odstępnego. O kurwa, ten to poleciał. Ten to przypierdolił od razu. 40 tysięcy ty chcesz, chłopie, zarabiać? Nie no, mogę ci dać 25, ale to jest... Ty jest, chłopie, ty przychodzisz kurwa do ekstraklasy, a nie do Premier League. Jesteś jebnięty jakiś? To jest maks, jaki ode mnie dostaniesz, nie? On niezadowolony chyba. 42 tysiące tygodniowo. Nie no, to... Mogę ci tyle zapłacić premii, ale podpisu to... Znaczy, ale płacy to 36, to... I tak będzie jakaś kosmiczna kwota, nie? 42 i koniec. O kurwa, tylko pytanie, czy on jest tego... No dobra, trudno, najwyżej go sprzedamy zaraz. Najwyżej go zaraz sprzedamy. Mam tylko nadzieję, że on ma 78... 80 overall, bo jak nie, to przepłaciłem w chuj za niego. Ja jebę. 73 overall i jeszcze mu tyle płacę? To będzie szybki exchange, słuchajcie, to nie ma opcji, nie? Zaraz go sprzedajemy, coś czuję. Zaraz go coś czuję, że sprzedajemy, bo to jest jakaś poroniona kwota, co on chciał. Ten następny 32 tysiące, no co jest kurwa? Wy przychodzicie z tego Premier League i myślicie, że wszędzie mają tyle pieniędzy? Ja was Bóg opuścił już całkiem. Nie mam takiego budżetu aż. 33, no dobra, chuj, już trudno. Mam tylko nadzieję, że będą z nich ludzie, bo jak nie, to ja nie wiem, nie? To ja już nie wiem. Ale za niego 6400 zapłaciłem, więc... Ja i to jest jako C. Trzeba było, kurwa, tylko Pawarda brać jednak, wiecie? Dobra, weźmy tego Mambę od razu też. Jak ma 72, to już weźmy go. Dobra, na 5 lat, kolego. Na 3 będziesz chciał, no dobra, trudno. Niech będzie, jak już robimy, wiecie, to już zróbmy. To niech będzie, git. Płaca. 8 tysięcy, premia za podpis 20, wystarczy ci. No i pięknie. No i pięknie. Dobra, zobaczmy, jak ci nasi... No bo tu już wiemy, że będzie Ato, to mnie akurat nie interesuje. 72 ma overalla, więc git. Ale jak to podniosło strategię zespołu? No pomoc mocna. Tylko pytanie... Czekajcie, ja sobie ich zobaczę. Maybry. No jestem ciekaw, jak on jest perspektywistą. Czy coś z niego będzie faktycznie? Czy to po prostu tak, wiecie? Mamy, bo mamy. No mam nadzieję, że coś z nich będzie. No a Atunia wyszedł u nas dobrze, nie? A Atunia wyszedł u nas bardzo dobrze. Patrzmy, ten Mamba 30 lat, ale jego nie kupowałem akurat. No ale wiecie, plus jest taki, że oni są dość młodzi, nie? Więc jeszcze jesteśmy w stanie z nich naprawdę dużo wyciągnąć. Nie to, co z tego Ariasa, który zaraz to będzie umieralnią totalną.
Nie chcę zapisywać zmian w składzie, bo żadnych nie robiłem. I jeszcze jedną rzecz chciałbym, mianowicie plan treningowy dla tych nowych. I skupienie na maksa. Skupienie na maksa, skupienie na maksa. Osu ma skupienie na maksa i tak nic z tego nie wynika. Łandze trzeba troszeczkę zrobić. In plus tutaj. Dobra. No i G. Zobaczmy, co my tu mamy. Nowe plany treningowe. No to jest wiadome. Dobra, przyspieszmy te... Przyspieszmy ten dzień. Najbardziej mnie denerwuje to, że nie mogę tego sensownie pominąć, nie? Tylko faktycznie tak... Takie połóweczki. Dobra, Torres. Zlećmy wypożyczenie. Niech oni się naprawdę powypożyczają. No jestem ciekaw, jak wyglądałby... Jak wyglądałaby ta drużyna w przyszłym sezonie. Serio, serio. Dobra, Machado. Do zlecenia jeszcze. I tutaj widzę, że się dogadali, więc akceptuję to. Interesuje mnie, że będziemy na tym wychodzić na minus. Trudno. Najważniejsze, żeby oni się czegoś nauczyli. Kevin De Bruyne z Manchesteru City do Atletiku poszedł. O, proszę bardzo. Najnowsze plotki. Atunia do Bragi. Atunia do Bragi miałby iść. A za niego do nas Alvaro Diallo 75 i dopłacają nam jeszcze 2600. No nie wiem szczerze. No nie wiem, jakby dopłacili nam piątkę, to bym się zastanawiał. A tak to wydaje mi się, że słaby deal. A może jestem w stanie wynegocjować jakiegoś lepszego pomocnika im. Zaproponuj innego, może napastnika jakiegoś. No oni nic ciekawego nie mają. Bruma, ale stary jest. Aż takiego staraczka nie chcę. Co oni mają? Musari za Lazaro. A mi kurna starzy ludzie u nich. Środkowy obrońca. No też nieźle. Boczni obrońcy, bramkarze. Nie no. Szczerze. Zaproponuj kwotę. 15600 i zobaczymy. Ja chciałem oporową zaproponować, żeby oni się nie dogadali. A oni się... Ja pierdolę! Ja z dupy oporową kwotę wybrałem i on stwierdził, że okej. Jeszcze aż negocjacje zacząłem. Tak, krótkoterminowe wypożyczenie. Dobra, G, niech będzie. Idź już. Ja pierdolę, mam nadzieję, że Atunia się nie dogada z nimi jednak. Garnacho w ogóle z... Manchester United do Bayernu, proszę bardzo. Barry Royce idzie. No i niech idzie. Pizdu. Na wypożyczenie. Oferta wypożyczenia Alvarez, ale nie ten nasz, tylko ten inny nasz. Machado też jest. Dobra, niech sobie idzie chłopak. Pytanie, co z tym Atunią się stanie, nie? Wolałbym go nie sprzedawać, no ale no trudno. 15 to 15 jednak, nie? Ale kurwa, no w życiu bym się nie spodziewał, nie? Że coś takiego się wydarzy. W życiu bym się nie spodziewał, że coś takiego się wydarzy, bo jakbym wiedział, to bym zaproponował 20 milionów. I oni by wtedy powiedzieli, oj, 20 to trochę dużo, no możemy ci dać 19. No o, 19, no dobiorę. Ale no nie spodziewałem się, że będzie taka sytuacja, jak jest, nie? No i Atunia poszedł do nich, ugadał się z nimi, ja jebie. Okaże się, że 19 mogłem za niego dostać. 100%. 18900 mogłem za niego dostać. O ja pierdolę. O ja nie wierzę teraz, nie? Ja w to teraz nie wierzę, nie? Co tu się wydarzyło? O, shit happens.
No shit heavens trochę. Dobra, czekajcie, ja sobie tych nowych wrzucę. HP. Galdemesh to nie i Mamba. Mamba hi, Mamba jo. Ej, ale ja mam takie pytanie, czemu Baran jeszcze nie odleciał stąd? W sensie, jak już 4 razy wystawiałem i on dalej jest? O co tu chodzi? Coś mi tu nie gra, nie? Coś mi tu kurwa nie gra. Że Baran na pewno jest wystawiony. Baran nie jest wystawiony. No to go wystawmy. No to go wystawmy, no i tyle. Bo wiem, że on nie chce już być u nas. Bo mało gra, więc w sumie wystawmy go, dlaczego by nie? O, odchodzący są. Machado idzie sobie na 2 lata na wypożyczenie. Niech chłopak idzie. Mamy ofertę wypożyczenia za Frosta i dogadani są. No dobra. Tak, dogadani, to niech idzie. No szkoda tylko, że nic nie wpadło jeszcze z nowych. No ale trudno. No trudno się mówi, żyje się dalej. No i co? Mamy mecz z Jagiellonią, słuchajcie. Mecz z Jagiellonią, w tabeli są niżej od nas, więc jest in plus. Są raporty. O, jest oferta za Barana. 4500. Trochę mało. Dajcie 5. 200, albo 300 nawet i możemy klipać to. 4500 i 2%. Nie no, 4900 i 2%. Nie możemy zapłacić więcej. Dobra, to graj na zwłokę. Trudno, może w międzyczasie ktoś inny jeszcze będzie. A tutaj co mamy? Tu mamy zlecenie do zrobienia. Dobra, to niech sobie idą. Koniec okna transferowego. I comiesięczny raport o juniorach, zobaczmy. No ładnie, ładnie. No tu na pewno nic już z tego nie będzie, tak stawiam. Nie wiem, jak tutaj jeszcze chłopaki, czy tutaj się coś z niego da wyciągnąć. Ciężko powiedzieć. No na pewno tutaj ci pierwsi bardzo mocno naciskają na to, żeby grać w składzie. Tu w ogóle potencjał 81-87 ten Bullock. Ja pierdolę. Ale to będzie kocur, co? Tylko sprawdzam możliwości, Baran, spokojnie. No i co, słuchajcie, no i trzeba by było polecieć jeszcze ten meczek z Jagiellonią. Zobaczmy, co nam tu przyniesie czas. Zmienimy sobie stroje na pewno. O, może tak. Git. No i zróbmy małą zmianę, bo Hoffman jest zmęczony. Blanchard też. O kurwa, to jest już problem. O kurwa. O kurwa. No dobra, no to trudno. Chyba, że zagram tak. Chyba, że zagram w ten sposób, że wrzucimy sobie Moreirę, wrzucimy sobie Adegberno. Jest jeszcze Mamba też, który mógłby w sumie zagrać. Tak się zastanawiam, czy go nie wrzucić tutaj. Valverde niech sobie... Może tak, może o, w ten sposób może. Na jedno wyszło. Na jedno wychodzi. No to dobra, no to tak zróbmy. To zostawiamy. To jest git. To jest git. Obrońcy żadnego nie mamy, żeby tu jeszcze podmienić za Fosu na przykład, bo ten jest mało skoncentrowany. No trudno. No to słuchajcie. Jedziemy z tym meczem. Nie ma to tamto. O! Imaz! O, dwie szabuty na kołek! Ostatni sezon! No a Imaz dobrze grał, ja pamiętam. W poprzednim sezonie. No a tymczasem Nguyaba! Nguyaba do boku, do Dieguzesa! Dieguzes z Łaskim, Łaski. Łaski, dobra. Pedro Miguel. Pedro Miguel z Nguyabą. Nguyaba z Łaskim. No, dobrze, Sanchez, brawo. Tak jest. Moreira. Moreira. No, pana... Kurwa, no ale Moreira, to twój pierwszy kontakt z piłką i taka kakaraka? Saczek. Z Łaskim.
Łaski, jeszcze podanie do Imaza, ale jest tutaj Angulo. Przytomnie, dobrze, Angulo. Do boku, do Agüero. Adegberno, do boku, do Moreiry, Moreira, dobre podanie, jeszcze Adegberno, do boku, no i spalony na Alvarezie. No niedobrze, no plan był dobry, wykonanie było słabe, nie to. Jak nie to, to tamto, Pululu z Eduardo. No, ale Moreira blokuje to, jest jeszcze Adegberno. No i niepotrzebnie wbiegał prosto w napastnika. No trudno, Eduardo z Nguyaba do Eduardo. Eduardo jeszcze pokrótko do Saczka. Saczek do Imaza, Imaz, ale trzeba uważać, bo on dobrze strzelał z daleka. No i jeszcze tutaj. Co teraz, kurwa? Za co ten karty i za co ta żółta kartka dla Kowara? Chłop się przewrócił o własne nogi, on Kowarowi żółtą kartkę daje, dobrze, że nie czerwoną. Kowar versus Imaz. Kowar! No i mamy 1-0. Dojrze Kowar z żółtą kartką, to jeszcze strata bramki, no i boli to podwójnie. Moreira, oj, ładnie tutaj dribluje. Moreira, oj. Tutaj nie to, delikatnie zajechał Moreira nam. Jeszcze Rodriguez do boku, do Alvareza, Alvarez z Pululu, no i mamy znowu rzut z autu. Jest Rodriguez z Alvarezem, Alvarez bokiem boiska, Alvarez będzie wrzucał, o i nie ma znowu tam do kogo, ale jest jeszcze dobrze, brawo Sanchez. Jeszcze Pululu z Alvarezem, Alvarez, no nieładna ta strata, jeszcze Pululu, ale panowie to trzeba gościa gonić, Imaz. Do Saczka, Saczek, do Imaza, Imaz, ale Fosu mocno, dobrze, prawidłowo bym powiedział. Jeszcze Adegberno z Buangą, Buanga wbiega w pole karne, Buanga strzał i nic z tego. No panowie, bo my to przegramy. A tak ma nie być, no. Alvarez głową, no jest Imaz, oj nieładnie, niedobrze, Fosu z Pululu. Jest jeszcze Fosu, dobrze. No trudno, faulem, ale najważniejsze, że przerwana akcja. Będzie wrzucał. Jest wrzutka, ale był tam też Buanga, dobrze. Jeszcze Rodriguez teraz przy piłce. Rodriguez, on nie ma za bardzo do kogo. Rodriguez, no i niedobre podanie do Nieto. Jest jeszcze Imaz i Angulo. I dobry wślizg. No ale... Aha, no ale faul jednak, no trudno, dobra. Ululu. Oj, będą teraz. Henrique z Imazem. Imaz, Henrique. Strzał z daleka, ale zablokowany. Brawo. Jeszcze Eduardo z Saczkiem. Saczek. Eduardo strzela! Co jest, kurwa? Ej, co tu się dzieje? Jakby nie rozumiem, nie? Nie rozumiem, o co tu chodzi. Jakby jak to, jakim cudem, nie? Jakim cudem to się tak dzieje, to ja nie wiem. Dobre podanie do Huerty. Huerta jeszcze próbował tam do Adegberna, ale nic z tego. Jest Fosu, jest Alvarez. Alvarez, no i koniec pierwszej połowy. I przegrywamy 2-0. Przegrywamy 2-0, więc wygląda to tragicznie wręcz, bym powiedział. Jeszcze Błęga za Tiatem, Atiat. Do boku, do Pedro Miguela niestety. Jeszcze jest Łaski. Łaski z Guyabą. Guyaba do Guardo. Jeszcze Saczek. Ululu, co to za podanie do Imaza i 3-0! Tak jest, proszę państwa. Ten zawodnik drugi raz udowadnia... Co jest? Jak wyborne mamy... Do cholery w tym meczu! O co chodzi? Jakby totalnie nieskuteczni są nasi, totalnie nieskuteczni. Ja wiem, brakuje Atuni, ja to rozumiem, ale to nie oznacza, że oni mają grać taki piach. Jeszcze Huerta próbował tutaj, ale nic z tego, Huerta w pole karne. Huerta, nie ma z kim, jest Buanga jeszcze do tyłu, no i co to było? No nastić ręką, ale sędzia tego nie widzi. Ja nie wiem, co tu się dzieje, nie, szczerze. Imaz, do Nguyaby, Nguyaba, jeszcze Saczek. No, Łaski, bokiem boiska, Łaski.
Łaski, podanie do Saczka, jeszcze Pululu, ale Kowar w końcu się obudził. W końcu się Kowar obudził w tym meczu. Jest Alvarez, jest Moreira. Moreira, on nie ma z kim. Moreira. No, mocno w nogi Mugujaby, ale nic z tego. Jeszcze na spokojnie, Atiat. Atiat, dobrze. Dobrze, jeszcze. Buanga, Buanga. Buanga w pole karne, Buanga, oj, oj, oj. Tu Pedro Miguel go próbował faulować, ale mamy rzut z rogu. Chyba jest niedobrze, powiem wam, naprawdę. Moreira, Moreira wrzuca, no i głową, ale nic z tego. No szkurwa, chociaż honorówkę dzisiaj, chociaż honorówkę. Ja wiem, to dziwnie brzmi, jak na tą drużynę, ale chociaż honorowego, żebyście strzelili. Co tu się dzieje? Imaz. I mas, do nie te, nie, no nie, to kurwa, co jest do cholery z tym teamem? Falony jakiś coś? Co to kurwa w tym meczu jest? No, ej, tu nie było spalonego, naprawdę? Gdzie tu jest powtórka? No, no był kurwa, no był. Ja już stąd widzę, że był. No był, no. No milimetrowy, ale był, no. Bramkarza za tym pierwszym. Bo nie wiem, jak ta gra, czasami naprawdę, kurwa, no. Brakuje mi słów, nie? Brakuje mi słów. No już myślałem, że jeszcze dla nich, nie? Bo już bym chyba całkiem skis. Rodriguez. Rodriguez! Rodriguez biega, no ale kurwa! No co jest? Oni nic nie są w stanie zrobić. Naprawdę? Ja nie wiem, był jakiś update większy tych... AI, czy o co tu chodzi? No bo ja nie rozumiem, o co kan. Dobrze, jeszcze. Adegberno, Adegberno do Buangi. Buanga, Buanga sam na sam. Buanga, no i chociaż honorowa bramka w tym meczu. Udało im się odrobić jedną bramkę, ale chyba już za późno, żeby coś tu ugrać. Oj Boże. Obecny wynik 4-1. No kiepsko to wygląda, kiepsko to wygląda, słuchajcie. Żeby nie powiedzieć, że dramatycznie. Jeszcze Moreira. Moreira. Do boku, do Huerty. Huerta. Huerta. Jeszcze do Buangi. Buanga. Buanga strzała, Alomerowicz broni to, no. No chociaż jeszcze jedną byśmy wrzucili tu. No chociaż jeszcze jedną. Huerta na krótko. Huerta. Do Rodriguez'a. Rodriguez, petarda. No jak ten Alomerowicz to wybronił? Jakim cudem? Jeszcze na krótko. Do Moreiry, Moreira wrzuca, jest tam Huerta, jeszcze Moreira. No, Fosu, ale panowie, no kurwa. Jest, chłop jest wyższy od niego o dwie głowy i on nie potrafi od niego piłki odebrać, nie? Przy główce. No jakby jak? Jak? No jakby jak? Co tu się dzieje, nie? Byli lepsi, dajmy sobie spokój z tym wywiadem, kurwa, w pizdo. Bardzo dziękuję. No tylko tyle mogę powiedzieć. Daj ta państwo spokój, no. Daj ta państwo spokój, no. Ach, chuj. Baran i Galatasaray, no. No nie, no tu trzeba wynegocjować coś więcej, no bo ja nie wierzę w to 4,5. 4800, no gościu, no chociaż tyle, co? O. O. Dobra, niech będzie, 4750, niech idzie w pizdu. Niech idzie w pizdu, no. Oj, no i teraz smutno mi się zrobiło, słuchajcie. Smutno mi się zrobiło po takiej porażce.
I serio, nie dostaliśmy jeszcze tak na dziurę. Nie dostaliśmy jeszcze tak na dziurę nigdy. Nigdy żeśmy tak na dziurę nie dostali. Nawet do Liverpoolu nie dostaliśmy 4-1, tylko 3-0. Więc nie wiem, jak to się wydarzyło. No ale cóż, słuchajcie, to tyle, jeśli chodzi o dzisiejszy odcinek. Mam nadzieję, że wam się podobał. Jeżeli tak, to zostawcie łapkę w górę. Zostawcie jakiś komentarz. Jeśli nie subskrybujecie, to zasubskrybujcie mój kanał. No i oczywiście zachęcam też do wspierania, przycisk wesprzyj. Dziękuję wam za oglądanie, no i zapraszam was do kolejnych. Na razie, no i cześć.